Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a z tej strony laptop z RTX-em 3060 i w dzisiejszym materiale przyjrzymy mu się nieco dokładniej i sprawdzimy, jaką ma wydajność i odpowiemy sobie na pytanie, czy jest to sprzęt warty zakupu. Zapraszam. Modelem, który dzisiaj będziemy omawiać, jest to MSI GF65 Fin. I jest to kadłubek, który jest mi dość dobrze znany, jak mam być szczery, bo tutaj na Morele TV przewijał się już w różnych konfiguracjach z 1050, z 1650, no i teraz trafił do nas w odświeżonej wersji właśnie z RTX-em 3060. Sam laptop też, jak mam być szczery, jest też stosunkowo cienki i z pewnością znajdą się dużo grubsze laptopy od niego. I co za tym idzie, jest też stosunkowo lekki, bo waży zaledwie 1,9 kg. Jest to laptop głównie skierowany do graczy, ale co za tym idzie, nie jest to laptop jakoś szczególnie bardzo agresywny ze stylistyki, jak mam być szczery. Oczywiście znajdą się akcenty tu i ówdzie, mamy na przykład czerwone logo MSI na tylnej klapie, ale co cieszy, to to, że laptop jest w większości wykonany z metalu. Za tym idzie, mamy metalową klapę, mamy metalowy tutaj front, mamy jedynie co plastikowe, to spód tego urządzenia. Stylistyka nie jest jakoś specjalnie nowoczesna, mamy dość duże ramki na górze i na dole ekranu. Nie podoba mi się szczególnie faktura tego metalu, który jest tutaj zastosowany. Przypomina on troszeczkę takie szczotkowane aluminium i osobiście nie jestem zbyt dużym fanem takiego wykończenia, ale jak zawsze wygląd to kwestia gustu. Jeżeli chodzi o klawiaturę, no to ona ma bardzo niewielki skok, za to wyczuwalny klik. I w sumie do pisania jest to taka dość mocno przeciętna klawiatura, ale jeżeli ktoś z Was głównie gra w gry, to myślę, że będzie z tej klawiatury raczej zadowolony. Natomiast co mi osobiście bardzo się nie podoba w tej klawiaturze, to to, że jest ona podświetlana tylko i wyłącznie na kolor czerwony. I w moim odczuciu, jeżeli nie możemy sterować kolorem, w jaki klawiatura powinna być podświetlana, to ja byłbym dużo bardziej zadowolony, gdyby ta klawiatura miała po prostu zwykłe białe podświetlenie, a tak to niestety jesteśmy skazani na czerwony. Na szczęście można je wyłączyć. Jeżeli chodzi o touchpada, to ma on plastikową powierzchnię. Obsługuje wprawdzie gesty wielodotykowe, ale jak mam być szczery, to nie jest to specjalnie dokładny touchpad i jego śledzenie pozostawia troszeczkę do życzenia. Ale z racji tego, że jest to laptop skierowany głównie dla graczy, to pewnie i tak większość z Was będzie używała zewnętrznej myszki, więc myślę, że nie jest to jakoś specjalnie duży problem. Jeżeli chodzi o głośniczki, to mamy tutaj dwa, które są umieszczone od spodu. Są one mega przeciętne, film na Netflixie czy YouTubie da się obejrzeć bez problemu, ale jeżeli ktoś z Was będzie grał w gry, to moim zdaniem obowiązkowo słuchawki. Jeżeli chodzi o porty, to po lewej stronie mamy złącze do zasilania i pełnoprawne HDMI, natomiast z drugiej strony mamy 3,5 mm jacka, dwa USB typu A, dwa USB typu C i Ethernet. Matryca ma 15,6 cala, rozdzielczość 1080p i 144 Hz odświeżanie. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość panelu, to już jest różnie. Jeżeli chodzi o wzorowanie kolorów, jest bardzo w porządku, do grania się nada jak najbardziej. Natomiast gorzej jest, jeżeli chodzi o ghosting. Ponieważ gdy odpaliłem UFO test, to widać tutaj czarno na białym, że mam tutaj do czynienia ze sporą ilością smużenia. Natomiast w przypadku grania może to być bardziej lub mniej odczuwalne, w zależności w jaki tytuł będziecie chcieli grać, ale warto powiedzieć o tym, że nie jest to jakiś super najlepszy panel. Jeżeli chodzi o specyfikację, to wyświetla ona Wam się w tym momencie na ekranie. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje to, że RTX 3060, którego mamy w tym konkretnie modelu, ma przewidziane TGP na poziomie 75 W. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, o co chodzi z tymi watami przy kartach graficznych i TGP w ogólnym pojęciu, pamiętajcie, żeby subskrybować, bo już niedługo będę chciał poruszyć ten temat i dokładniej omówić Wam, co to jest i dlaczego powinno się zwracać na to bardzo dużą uwagę. Także subskrybujcie, żeby nie przegapić. Jeżeli chodzi o wydajność, to najpierw sprawdziłem sprawność samego procesora. Tutaj widzicie teraz na ekranie testy w Cinebenchu i w programie V-Ray. Następnie uruchomiłem testy w Blenderze i benchmarku enkodowania kodeku H265.
5. Jeżeli chodzi o wykresy, to tak jak ostatnio, postaram się Wam je zgrupować i przedstawić takie grupowe wykresy, tak więc jeżeli ktoś z Was będzie miał potrzebę, śmiało możecie sobie te wykresy zapauzować, tak żeby dokładnie przeczytać wyniki. Jak sami zresztą widzicie, wyniki w grach AAA są na bardzo dobrym poziomie. W większości gier mamy te okolice 60 klatek, a w niektórych z nich nawet dość grubo powyżej. Oczywiście też weźcie poprawkę na to, że są to często ustawienia bardzo wysokie i ultra. Z racji tego, że mamy tutaj RTX-a, pomyślałem, że również sprawdzimy wydajność z DLSS-em i z ray tracingiem i również takie tytuły dla Was sprawdziłem i przeprowadziłem w nich testy. Widzicie to teraz na ekranie. Oczywiście, tak jak mówiłem, też większość tych gier testowałem na ustawieniach ultra lub bardzo wysokich. Na pewno w niektórych grach, takich jak na przykład Cyberpunk 2077, można śmiało uzyskać więcej klatek, gdybyśmy chcieli zrezygnować z ray tracingu i grali na ustawieniach ultra, przykładowo z włączonym DLSS-em. Spokojnie jesteśmy wtedy w stanie wyciągnąć zdecydowanie więcej z naszych ulubionych gier. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że wydajność takiego połączenia tej i7-ki i RTX-a 3060 jest naprawdę na zadowalającym poziomie i myślę, że jeżeli ktoś z Was zdecydowałby się na tego typu lapka, to śmiało pociągnie on przez kilka kolejnych lat. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to możemy liczyć na mniej więcej 5 godzin takiego przeglądania internetu, oglądania YouTube'a. Natomiast gdybyśmy chcieli grać na zasilaniu akumulatorowym, no to możemy liczyć od 1,5 godziny do 2 godzin. Myślę, jest to dość standardowy wynik jak na laptopa dla graczy. Tutaj czas pracy na baterii zdecydowanie nie jest priorytetem. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, wrzuciłem Wam tutaj teraz wykres pod stres test karty graficznej i procesora, tak więc możecie to sobie zobaczyć. Także przeprowadziłem pomiar temperatur podczas grania w Red Dead Redemption i wygląda to w ten sposób. Chciałbym tutaj jednak poruszyć troszeczkę bardziej temat TDP procesora i TGP karty. Otóż jeżeli chodzi o sam procesor, to on bardzo często siedział na 25 W, nie na 35, jak ma to zwykle miejsce. Natomiast zdarzały się takie momenty, gdy mogliśmy liczyć na 45 W na procesorze, w zależności od tego, co robimy. Natomiast tutaj zdecydowanie bardziej ten profil mocy faworyzuje kartę graficzną. TGP jest ustalone karty na poziomie 75 W, jednakże z moich pomiarów, przynajmniej tego, co zgłosił mi software do pomiaru, no to często ta wartość bardziej oscylowała w okolicach 80 czy 85. Tak więc jest to całkiem fajne, że karta graficzna ma nawet troszeczkę więcej mocy niż podaje producent. No i co za tym idzie, wydajność w grach, które są bardziej graficzne, na pewno nie powinna rozczarowywać w przypadku tej karty. W każdym razie, moi drodzy, jest to jeden z najtańszych laptopów z RTX-em 3060, który można tu i teraz kupić. I co najważniejsze, są te laptopy dostępne. Oczywiście, co po tym filmie, myślę, jasno pokazałem, nie jest to sprzęt bezkompromisowy. Tutaj MSI zdecydowało się pójść na kilka kompromisów. Na pewno moim zdaniem takim kompromisem jest matryca, czy ogólna jakaś taka stylistyka, czy budowa. Niemniej jednak, moim zdaniem ten laptop nie rozczarowuje, jeżeli chodzi o samą wydajność. TGP na poziomie 75 W potrafi boostować do 80 czy 85. To jest naprawdę całkiem spoko wynik. No i ten komputer jest sobie w stanie poradzić z każdą, nawet najnowszą grą na przyzwoitych ustawieniach i to jest moim zdaniem bardzo ważne w tego typu sprzęcie, że kompromisy nie dotyczyły stricte wydajności, a dotyczyły prędzej budowy. Więc jeżeli ktoś z Was szuka przede wszystkim wydajności, no to myślę, że się nie przejedzie na takim laptopie i powinien on spokojnie starczyć na kilka lat grania w gry. Także tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.